Witam serdecznie z tej strony i krótkie info dotyczące nadchodzącego eventu pojawiło się wczoraj wieczorem to jeszcze nie wszystko z tego co jest w tym tekście że jeszcze coś będziemy 17 czyli na dwa dni przed startem samego eventu mieć więc zobaczymy pierwsza sprawa modyfikatory, czyli dostaniemy plus 50% favor gain buffu szybciej będziemy favor wbijać reputacja 125% do góry, 50% więcej gold dropu i 50% zwiększony drop na losowe unikaty to jest taki jakby baza tego eventu. To będzie cały czas przez czas trwania tego wszystkiego, cały Imperial Uprising. Detale dotyczące samego eventu, czyli taka jakby powiedzmy taka taka troszkę wersja fabularna, chodzi o to, że imperator nieśmiertelny coraz bardziej rośnie w siłę, przez co wysypuje się więcej tych szkieletorów, tych umarlaków itd. i tak dalej, po prostu musimy stłamsić to, żeby nie urósł za bardzo, to jest taki bardzo, bardzo duży skrót. No i ogólnie rzecz biorąc Expanded Imperial Forces, czyli to, co było mówione, będzie bardzo dużo dodatkowych paczek potworków, takich właśnie nieomarlaków, szkieleciorów i tak z czego dodatkowo będą Loyalist Undead Paki, które będą mieć grupkę magicznych potworków i jednego rzadkiego lidera. Te mobki będą mieć łączone modyfikatory, coś na zasadzie, już zapomniałem, jak się w Poe ten mod nazywał, no wiecie, że niebieskie mapki z takimi fioletowymi modami biegały, które miały łączone mody. Już zapomniałem, sorry. No i ten główny dowódca takiej grupki będzie miał tego samego moda, tylko że ze zwiększoną siłą. Te modyfikatory będą mocniejsze, na przykład rzucania jakichś kwasowych pułapek, jeżeli użyjemy umiejętności teleportowania się blisko gracza, kiedy napotkamy ich, jakby zaczniemy z nimi konfrontację i tak dalej. Więc one będą mieć, oni ci liderzy będą mieć e, takie same mody ze wzmocnioną wersją jak te, te magiczne mopki. Ludlizards, nie pomyliłem się za bardzo, będą biegały jaszczury, typowo odwzorowanie goblinów e, z Diablo, które po prostu będą sobie biegać. Będzie pięć rodzajów tych e, jaszczurek, gdzieś tu była ta informacja. You'll encounter five different types of loot lizards, each one offer each offering different loot pools, czyli będzie pięć różnych rodzajów, z czego każdy rodzaj takiego lizarda będzie miał jakby swoją pulę dropów. I, i no i co, jak zbijemy ich do zera, no to oni nie będą umierać, nie będziemy mordować, tylko będą po prostu uciekać sobie. Jakiś pewnie portal się pojawi, albo po prostu gdzieś znikną pod skałami czy coś, i dropą mam itemki. Jeżeli przez jakiś czas nie zdołamy zbić ich HPK do zera, no to sobie po prostu uciekną standardowo. Więc tu się nie ma co rozgadywać, a jedna sprawa, że loot zostaną w korze. To już po evencie zostanie w korze, e, więc po prostu będzie to już taka mechanika, która będzie z nami do końca. Chyba że za X lat na przykład stwierdzą, że trzeba to podmienić, ale pewnie przez dłuższy czas to zostanie z nami e, w korze gry. Z 28 kapliczek, ja myślał, wow, ja pierń, czy co oni wymyślali. No ale 15 z nich to będą kapliczki skillowe, które będą kostować różnego rodzaju umiejętności wokół nas Hammer Trau, Chaos, Bold Warpa, Shadow Cascade, Flame Reef i jeszcze jakieś inne. Tutaj macie taki krótki gif, który to przedstawia, jak to będzie działało. Między innymi też będzie kapliczka, którą tu mogliście zobaczyć, spałująca mnóstwo lutlizardów, które będzie trzeba uciukać. Widziałem coś takiego, nie wiem, czy w Diablo była taka kapliczka na pewno była taka kapliczka w Hirosidzu gdzie wypadało trochę bosów i mogliśmy sobie ich pogonić, potłuc i zdobyć jakiś drop dodatkowo będą jakieś też kapliczki buffujące, między innymi tutaj zostało wymienione, że meteoryty będą lecieć na przeciwników z nieba, Przywoła nam Feniksa, który będzie spalał przeciwników przed nami, albo na przykład kapliczka redukująca obrażenia otrzymywane z dystansu lub jakaś all powerful new rainbow shrine Taka tęczowa, która przed chwilą tutaj się chyba przewinęła. Mam wrażenie, że to była ona, e, która Ciulie co będzie dawać, tak naprawdę. Tu powinno zaraz się pojawić. O, to chyba jest to, takie świecące, świe, będziemy się świecić, ale co ona będzie dawać, to nie mam żadnego pojęcia. Nie miał Senkantryshine of Generation number Ludlizard, to już powiedziałem. E, no i tak samo, jak same Ludlizardy, ta kapliczka, e, znaczy, no wszystkie te kapliczki chyba po prostu zostaną już z nami, e, czyli poza tymi, które już mamy, dojdzie 28 nowych, z czego 15 to są te skillshriny i tak dalej. Stash tab, priority, moje przypuszczenia się e, sprawdziły, e, tak jak wspominałem gdzieś tam w poprzednich materiałach, e, będzie to dokładnie to samo co tab affinities w PoE, czyli będziemy mogli sobie kapliczkę Kapliczkę tabba, czyli naszą zakładkę ustawić, co ma dropić, tab priority, jeżeli będziemy mieć miejsce w tej zakładce i będziemy wrzucali itemy który sobie tu ustawimy, jak widzicie jest dosyć mocno rozbudowany ten, 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 ten to ustawienie, tych kapliczek nie mogli wybrać, jakie typy przedmiotów mają wpaść, jaka rzadkość, wymagania klasowe legendarny potencjał minimum maksimum, czyli na przykład od 2 w górę, od 3 w górę, albo same czwórki, weaver's Wheel, też będziemy mogli sobie ustawić minimum maksimum i ten level requirement, jaki ma być wymagany, i item faction requirement, czyli wymagania związane z naszymi frakcjami przedmiotów. Więc też spoko. Jeżeli będziemy mieć na przykład dwie takie same zakładki o takich samych filtrach, no to będą one się zapełniały od lewej do prawej. I jeżeli zapełni się jedna, to będzie wsadzało się do drugiej. Natomiast, jeżeli wszystkie, które mamy, czy to będzie jedna, czy więcej, o takich samych ustawieniach się nam zapełnią, to wtedy przedmiot nam wrzuci do tej zakładki, którą mamy obecnie aktywną przed sobą. Czyli chyba dokładnie tak samo jak w poe. Nie, w poe trochę inaczej, bo jak się miało już zapchaną zakładkę, trzeba było tam CTRL-SHIFT chyba, czy coś kliknąć, żeby weszła do tego, bo dostawaliśmy komunikat, że mamy zakładkę pełną. Mogę się mylić, bo dawno nie grałem, ale coś takiego mi się kojarzy. Bazar Improvements. Będzie na pewno poprawiona wyszukiwarka przedmiotów, jeżeli chodzi o zakupy na bazarze w Merchants Guildzie. Ja na pewno sobie na tym evencie pogram na Merchants Guildzie Zobaczymy przede wszystkim, jak to będzie wyglądać, bo no, pewnie nie pogram długo, więc może się uda coś po prostu kupić. Mam nadzieję, że nie rozwalą znowu ekonomię jakimiś bugami i exploitami. Eee, no i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. New affix and Subtype Selection, czyli dodatkowo mamy... Hmm. Tylko nie wiem, powiem szczerze, czy to jest screen... To jest Affinity Search podpisany, czyli to jest chyba screen właśnie dotyczący tego, czego szukamy na tym markecie, bo przez chwilę się zastanawiałem, czy to nie jest screen dotyczący loot filtra, ale nie, to jest wyszukiwarka właśnie na bazarze, więc jak widzicie, dość rozbudowano, możemy sobie wybrać afiksy, możemy wybrać tiery, w jakich ma być i nawet rolki w obrębie danego tieru, czyli jak mam tier 7 od 31 do 37 to możemy szukać na przykład od 35 wzwyż i tak dalej, więc no, to jest zdecydowanie zapowiada się bardzo fajnie. No, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. There is a limit of 5 required affixes and 10 require only affixes to prevent illogical or too complex of searches that would take a long time to query. Czyli będzie można maksymalnie 5 affixów wybrać i 10 require one affix, czyli chyba jak będzie, no, że wybieram sobie 10 affixów, których mamy szukać i że przynajmniej jak jeden z nich się tam znajdzie, to, to nam wyfiltruje taki item. Tak przynajmniej to rozumiem. Cycle Refresh pole, Results, wyniki dotyczące ankiety, którą Eleven Hour Games dało. Co sądzimy o takim odświeżeniu, o takim resecie cyklu? No, zdecydowanie 76,6% odpowiedziało ankietowanych. Nie ma informacji, ile osób odpowiedziało, więc to wiadomo, 76,6% to może być 100, a to może być 5000 głosów, więc ciężko stwierdzić. Czy, czy, czy to jest spoko, wiedząc, że do, przesunięty został cykl 1-2 dopiero na pierwszy kwartał i to jest jedyna możliwa taka luka, okienko, w której można było zrobić odświeżenie? To, czy to jest spoko, że na tym evencie, no to ludzie się zgodzili, jeżeli jesteśmy przeciwko takiemu odświeżaniu, takiemu wipe'owi, co by było najgorszym takim no detraktor, sprawdzałem, co to jest to no słowo, jest, ale no, w każdym razie bycie przeciwnym. Jeżeli, jeżeli miałby być, to co by było tutaj najgorsze? No i dużo od ludzi odpowiedziało, że no większość też, że, że nic, że spoko, że no wiadomo, każdy. No odpowiedź bardzo krótka: In favor of i no Tractors, Więc każdy mógłby tam tak naprawdę mieć inną odpowiedź zawartą w tej. No i dużo ludzi narzekało też, że, że po prostu no nie mają ochoty już grać, jeżeli, jeżeli po prostu będą na Legacy, czyli już nie będzie to sezonowa postać, to, to ja po prostu nie mam ochoty grać. A reszta to są odpowiedzi, że planowali sobie skończyć swoją postać, chcieli po prostu jeszcze w leaderboardzie powalczyć, pograć ze znajomymi, którzy na przykład stwierdzą, że a nie chce mi się jeszcze raz na reset, a ja bym sobie pograł albo w drugą stronę. Eee, nie lubię po prostu znów się bawić ze staszami. <laughs> czyli to, co chyba większość z nas nie lubiła i dopóki w Poe nie wprowadzili tego, że można było sobie ustawić taki jakby szablon starszy przed startem nowej ligi, eee, to każdy chyba tego nienawidził, że za każdym razem z każdą ligą trzeba było sobie ten starsz od nowa ustawiać, no i odpowiedź Ader inna, 7% nie wiadomo wiadomo co tam się działo tu się nie będziemy zagłębiać tutaj gdzieś jeszcze ta informacja była o tym 17 ale to chyba było gdzieś na samym dole tak Steam Deck Updates gra ktoś z was na Steam Decku macie Steam Decka testowaliście w każdym razie jakieś aktualizacje mają być jakieś usprawnienia dotyczące działania gry na Steam Decku i tak dalej w szczegóły wchodził nie będę ponieważ nie posiadam i nie planuję nabyć chyba że kiedyś zmienię zdanie, ale raczej jest to mało prawdopodobne, więc jeżeli ktoś tu z obserwujących, oglądających ma Steam Decka i testowo, dajcie znać e, co i jak. No i zamykając, e, whether you're participating in the cypher, refresh or continuing in legacy, these modifiers in addition to increase enemy counts. E, And the new loot Lizards, there's never been a better time to hoard loot and slay enemies. Czyli no to niezależnie od tego, czy po prostu będziemy grać na tym odświeżonym cyklu, czy też nie. No to zawsze jest dobra okazja, żeby potłuc trochę potworów i poganiać za lizardami i jaszczurami. We're looking forward to sharing all of the patch details and notes on September 17th, and hope to see you join this fight against the Immortal Empire September 19th. Czyli wychodzi na to. Że jeszcze się pojawi jakiś kolejny update, kolejna aktualizacja, kolejny jakiś news, nowinka na forum, post z paczkącami jakimiś yy, i z detalami, szczegółami, więc ciekawe co tam jeszcze nam dadzą. Także okej, okay, tyle ode mnie. Zobaczymy co to będzie 17, czyli za 3 dni, to jest wtorek. We wtorek pojawi się jeszcze jakaś informacja, a w czwartek rusza event. Więc pewnie się widzimy albo w czwartek, albo w piątek na streamie. Także do zobaczenia, trzymajcie się, dajcie znać, co o tym sądzicie i czy macie jeszcze nadzieję, że coś z tego będzie, czy już porzuciliście ją w związku z poprzednim info, które padło niedawno, czyli z tym, że dopiero najwcześniej, w pierwszym kwartale 25 roku, otrzymamy cykl 1.2. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.